kot wieczorową porą. Dobry wieczór Państwu w tonacji wiosennej. Zbieramy dziś wieczorem pierwszy marcowy filmowy urobek, żeby wskazać, na co nowego warto się do kina wybrać i co się nam jeszcze szykuje. Który to zasób pomogą posegregować Paweł Kretkowski, który dyryguje dźwiękiem zza konsolety, i Wiesław Kot, który uprawia konferansjerkę. Były nutki Ennio Morricone z westernu My Name is Nobody, a my już zmierzamy ku premierom. Mamy w tym tygodniu film pod tytułem Holy Spider. Rzecz jest pod angielskim tytułem, choć wyprodukowana przez Danię, Niemcy, Szwecję i Francję, a nakręcona siłami irańskimi. W sumie thriller osadzony w tym egzotycznym i nie do końca zrozumiałym przez nas kraju. الان نمیدونم یه قاتل هنگه بودی میگن چیه اصلا به خدا مفقد شنیدم و Historia seryjnego mordercy, który w Iranie w roku 2000 zabijał prostytutki, podszywając się pod ideologiczną akcję czyszczenia kraju z wrogów islamu. Mamy więc w filmie specyfikę miejsca i czasu, dokładnie zarysowane realia irańskie, ale też całą tradycję thrillerów o seryjnych mordercach, jakby wprost od amerykańskiego reżysera Davida Finchera. Oglądamy więc mroczne, klaustrofobiczne sceny, ale to tylko preludium do tego, by rzecz przenieść na szersze forum i w szerszy kontekst, na salę sądową, gdzie oskarżony jest nie tylko wyraźnie wskazany morderca, ale również cały system, a ten popycha takich psychopatów do zbrodniczych czynów, i to on jest głównym oskarżonym w tej ponurej sprawie. Imperium Światła to melodramat amerykański w reżyserii nieustannie cenionego Sama Mendesa. W obsadzie Olivia Colman, Michael Ward i Colin Firth. So if I run the film at 24 frames per second, it creates an illusion of motion. An illusion of life. Rzecz rozgrywa się w sferach kinowych, bowiem Hillary jest menedżerką pewnego kina i z trudem radzi sobie z obowiązkami służbowymi, ponieważ jej psychika jest mocno nadwątlona. Nowym pracownikiem tego prowincjonalnego kina zostaje Stephen, którego ta praca nuży, bo najchętniej wymknąłby się z małego miasteczka, gdzie musi codziennie stawiać czoła przeciwnościom losu. Oboje są outsiderami, więc siłą rzeczy lgną do siebie i w cieniu fabuł, które płyną z ekranu, odnajdują poczucie przynależności oraz uzdrawiającej mocy muzyki i filmu. And nothing happens. Mamy też dramat sportowy, konkretnie bokserski, pod tytułem Creed 3. I spent the last 7 years of my life living out my wildest dreams. Bianca, Rocky. W tej odsłonie dramatu Adonis Creed po sukcesach na ringu rozwija się w dalszym ciągu po linii sportowej, ale także rodzinnej. A czeka go jeszcze jeden trudny pojedynek, ponieważ po długoletnim wyroku wraca z więzienia jego były przyjaciel z dzieciństwa, z którym ma ciągle zadawnione rachunki. Przyjaciel wzywa Creeda na ring i wywiązuje się walka, w której stawką jest znacznie więcej niż tylko sukces sportowy. This is built on their shoulders.
Na ekranach w tym tygodniu również komedia romantyczna rodzimej produkcji pod tytułem Pokolenie IKEA. Nazywam się Piotr C. Czarny. To jest świat, w którym każdy kłamie i nazywa się inaczej, albo chociaż chce być kimś innym, ale... Bartosz Gellner i Michalina Olszańska w towarzystwie takich znakomitości jak Majka Jeżowska czy Paweł Małaszyński romansują i odsłaniają dzień powszedni życia generacji, która zażyła już nieco prowizorycznego luksusu, jaki dają między innymi zakupy w sieci sklepów IKEA. A nazwa sklepu to tylko sygnał wywoławczy dla całego stylu życia, który został tu na marginesie głównej intrygi dość szczegółowo zdokumentowany. Uwielbiam czasy, w jakich przyszło mi żyć. Straszna bandyta. Ale działa. Jest też dawka wyraźnie zdefiniowanej sensacji i zagadki, mianowicie film kryminalny produkcji francuskiej pod tytułem Noc 12 października. Vous y quoi dans la nuit du 12 octobre? Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Vous voulez toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Oto Grenoble, miasto, w którym zamordowano dziewczynę imieniem Clara. Detektyw policyjny, który prowadzi tę sprawę, nie jest w stanie uchwycić żadnego sensownego tropu. Morderstwo wydaje się pozbawione motywów i całkowicie bezsensowne. Hipotezy się mnożą z przesłuchiwaniem kolejnych osób z otoczenia ofiary. Im bardziej detektyw czuje się bezradny, tym silniej wiąże się osobiście ze sprawą. W rękach ma jedną, jedyną wskazówkę, tę mianowicie, że do zabójstwa doszło w nocy 12 października. To niewiele, ale od tego startuje. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. Film pod tytułem Filip to polski dramat wojenny na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda. No wie, Seben. Philipp. Niemand. Man muss euch alle aufhängen. Główny bohater jest Żydem pochodzącym z Polski. Tutaj stracił całą rodzinę w trakcie Holokaustu. Jemu samemu udało się wymknąć i teraz zaczepił się we Frankfurcie na posadzie kelnera w ekskluzywnej restauracji hotelowej, oczywiście na fałszywych papierach. Nie gnębi go jednak los jego narodu, stara się żyć chwilą, zajmuje się uwodzeniem licznych kobiet i korzysta z życia, ślizgając się po jego powierzchni. Tyle tylko, że jest rok 1943, wojna powoli zbliża się do końca. Wielu z jego znajomych nie wraca z frontów i cały ten iluzoryczny światek powoli zaczyna obracać się w gruzy. Ja osobiście Żydów nie lubię, a ciebie lubię, tylko ty się ostałeś. Zadra to polski film muzyczny. Tytułowa Zadra to estradowy pseudonim dziewczyny, która próbuje zaistnieć w świecie męskiego rapu. Pochodzi z blokowiska i w wykrzykiwanych przez siebie tekstach zamierza wyrazić całą pospolitość egzystencji, jaką to miejsce oferuje. Chcieli prób, jestem prawdziwa, jak z nim żywa. Paliłam z nim warzywa, waliłam też na wiwat lipa. Zadra rozumie, że kariera w świecie muzycznym oznacza przypływ pieniędzy i prestiżu, a obie te rzeczy bardzo przydadzą się jej rodzinie, która grzęźnie w stagnacji materialnej i duchowej. Więc dziewczyna walczy o wyrwanie się z matni, w której się znalazła ona i jej najbliżsi. A w finale okaże się, że wcale nie muzyka, nie pieniądze są w tej rozgrywce najważniejsze, lecz miłość, która stanie na jej drodze. Słyszysz to? Oni tu przyszli dla ciebie, stara. Nazywam się Zadra i trochę martwi się o mnie mama, bo z nieba nie leje się manna i nie chcę zagoić się stara rana z rana. Muszę jeszcze niestety do tej pracy iść i ciągle muszę tam gnić. Dla dzieciaków mamy francuską kreskówkę o Mikołajku, tym razem pod tytułem Szczęście Mikołajka. Doskonale znamy tego szalonego urwisa, który doprowadza do furii zarówno własnych rodziców, jak i nauczycieli, a przy tym wszystkich sąsiadów.
Przy łowieniu ryb najważniejsza jest cisza! Tak jest, królu! Macie być ostrożni, żeby mi nikt nie wpadł do wody. Nie dam rady. Mikołajek jest nieustannie ciekawy wszystkiego, co dzieje się w okolicy, a dla niego pozostaje niedostatecznie jasne. Docieka, pyta, wdraża prywatne śledztwa, a tym samym posuwa się aż do krawędzi, to znaczy wkrada się do pracowni własnych twórców, czyli do dwóch słynnych autorów nazwiskiem Gościnny i Sępe, a ci opowiadają mu, jak wymyślili właśnie takiego gagatka jak on sam. Zabawny ten kolega. To Mikołaj, może byśmy zajęli się nim we dwóch. Ty będziesz pisał, ja rysował. Dajmy tym opowiastkom tytuł Mikołajek. Ale fajnie! Będziemy się doskonale bawić. Rzeczy filmowe do słuchania. Na półkach jest już, choć słówko już nie za bardzo tu pasuje, oryginalna ścieżka dźwiękowa do słynnego filmu Il Casanova di Federico Fellini z roku 1976. Muzyka skomponowana przez maestro Nino Rotę. Film Il Casanova di Federico Fellini, zdobywca Oscara za najlepsze kostiumy w roku 1977, jest jednym z najlepszych filmów Felliniego. Groteskowym i przerysowanym spojrzeniem na życie Casanowy, którego filmowe losy ilustrują znakomite kompozycje Nino Roty. Jak pisze krytyka, muzyka otula słuchacza niczym wenecka mgła. Kompozycje balansują na granicy muzyki klasycznej, a wokale nawiązują do tradycji XVIII-wiecznej włoskiej opery. Jednak Rota pozostawia sobie przestrzeń na bardziej eksperymentalne dźwięki, które sprawiają, że ścieżka dźwiękowa jest dowodem jego wybitnej kreatywności. Casanova Felliniego jest prawdopodobnie jedną z najbardziej niesamowitych i enigmatycznych partytur stworzonych przez Nino Rotę. Do filmowego odsłuchu jest też muzyka Józefa Skrzeka, napisana z myślą o filmie Piotra Szulkina pod tytułem Wojna Światów, choć w filmie wykorzystano tylko jej niewielkie fragmenty. Teraz dostępna jest w odświeżonej i definitywnej edycji. Materiał został zremasteryzowany z oryginalnych taśm z Archiwum Polskich Nagrań i uzupełniony o pierwotne wersje utworów zrealizowane w roku 1980. W książeczce dołączonej do krążka historia powstania płyty i zdjęcia. Więc Wojna Światów, następne stulecie to materiał kolorowy i różnorodny. Album zajmuje w dyskografii Józefa Skrzeka miejsce specyficzne. To finał, niejako koda rockowych przygód artysty i de facto ostatni solowy album zrealizowany w takiej konwencji. Ze swoim niecodziennym mariażem mocnych gitar, śpiewnego saksofonu i potężnie brzmiących syntezatorów pozostaje ważnym epizodem w karierze artysty. Nie tak dawno były zwiastuny filmowe, a przecież nie my pierwsi się tym zajmujemy. Czytamy dla przykładu poznański Nowy Kurier z roku 1929, który reklamuje najnowszy wówczas hit, obraz pod tytułem Grzeszna Miłość, wchodzący na ekrany kina o nazwie Stylowe. Cały Poznań mówi tylko o niebywałym sukcesie Grzesznej Miłości na ekranie kina Stylowego. Nazwiska Jadwigi Smosarskiej, Zofii Batyckiej, Tadeusza Wesołowskiego i Bogusława Samborskiego nie schodzą z ust mieszkańców naszego miasta. O rekordowym, zupełnie zasłużonym powodzeniu Grzesznej Miłości świadczy najwymowniej fakt, że w nowy rok widownie kina Stylowego zalegały tysiące publiczności, a setki odchodziły od kasy bez
biletów. Piękny temat, swojski urok, pierwszorzędna technika i wspaniała gra renomowanych polskich aktorów stawiają Grzeszną Miłość w rzędzie najlepszych krajowych filmów, przewyższających znacznie dziesiątki obrazów zagranicznych. Programy kina stylowego nie zawodzą nigdy. Nowości filmowe. Co oglądamy najchętniej na kanałach streamingowych? Widzowie Netflixa najchętniej oglądali niedawno repertuar romantyczny. Wielkim hitem okazała się polska produkcja pod tytułem Miłość do kwadratu jeszcze raz. To kontynuacja filmu Miłość do kwadratu o nauczycielce Monice, która prowadzi sekretne drugie życie jako modelka, aby spłacić długi ojca. Podczas jednej z sesji zdjęciowych poznaje popularnego dziennikarza i kobieciarza imieniem Enzo. W drugiej części filmu związek Enzo i Moniki przeżywa trudne chwile, gdy okaże się, że mężczyzna stracił pracę. Film podbił serca użytkowników Netflixa na całym świecie, choć pierwsze miejsce w rankingu należy raczej, no bo to się przecież zmienia co tydzień, do komedii romantycznych, na przykład U Ciebie czy U Mnie z Reese Witherspoon i Ashtonem Kutcherem. Wśród seriali, zgodnie z przewidywaniami, największym hitem okazał się czwarty sezon serialu pod tytułem Ty, którego akcja toczy się tym razem w Londynie. I believe in love at first sight. No real words? Only fake ones. Everything ship. I love that. So easy, so right. To Netflix. Zobaczmy, co proponuje na marzec konkurencja. HBO Max przedstawiło listę premier na pierwszą połowę marca 2023 roku. Na platformę trafi drugi sezon serialu Perry Mason z Matthew Rice'em w roli głównej oraz nowy brytyjski serial komediowy Zmokłe psy. Wśród filmów na HBO Max warto zwrócić uwagę na klasykę kina francuskiego, czyli na film 400 batów Francisa Truffaut. Pełnometrażowy debiut jednego z najwybitniejszych przedstawicieli francuskiej nowej fali. Przedstawia losy chłopca imieniem Antoine, alter ego reżysera, który mieszka z matką i ojczymem w skromnym mieszkanku na paryskich przedmieściach. Antoine źle znosi duszną atmosferę domu. Podobnie jest ze szkołą, w której dręczy go surowy nauczyciel, zwolennik represyjnych metod wychowania. Wielbiciele musicali z kolei będą mogli zobaczyć w marcu na HBO Max filmową adaptację przedstawienia Rent Jonathana Larsona, zdobywcy Pulitzera i Tony Award, który należy do najdłużej wystawianych musicali na Broadwayu. Na ekran przeniósł go Chris Columbus. 25,000 moments, oh dear. 25,600 minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee. Reżyser Ruben Östlund zostanie przewodniczącym jury na zbliżającym się 76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Laureat dwóch Złotych Palm będzie pierwszym Szwedem piastującym tę funkcję od czasów Ingmara Bergmana, który sprawował podobną rolę w roku 1973. Reżyser stanie na czele kapituły, której skład dopiero poznamy. Przypomnijmy, że ten utytułowany artysta należy do wąskiego grona twórców, którzy z Cannes aż dwukrotnie wyjeżdżali ze Złotą Palmą. W ubiegłym roku zdobył ją za film W trójkącie, z kolei w roku 2017 za dramat pod tytułem The Square. Powierzając mu szefowanie jury, dyrektor festiwalu Thierry Fermat chciał oddać hołd sztuce bezkompromisowej, która bezustannie rzuca wyzwanie widzowi, jak się wyraził. Tegoroczny festiwal w Cannes rusza 16 maja, potrwa do 27 maja. Film Östlunda pod tytułem W trójkącie. So, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand? So it's a grumpy brand, yeah. Congratulations! Show me that Balenciaga look! Wręczono nagrody Gildii Aktorów Ekranowych. Najwięcej powodów do radości mieli twórcy filmu Wszystko Wszędzie Naraz, który zgarnął statuetki w czterech kategoriach. Michelle Yeoh otrzymała aż dwie nagrody. Jedną dla najlepszej aktorki w roli głównej, jako pierwsza azjatycka aktorka w historii, a drugą dla najlepszego filmowego zespołu.
zespołu aktorskiego. Myślę, że jeśli coś teraz powiem, to moje serce eksploduje, mówiła podekscytowana Michelle, wchodząc na scenę. Każdy z Was zna tę podróż, jazdę kolejką górską, zna wzloty i upadki, ale najważniejsze jest to, że nigdy się nie poddajemy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. To nie jest tylko dla mnie, to jest dla każdej dziewczyny, która wygląda tak jak ja, dodała aktorka. Główna bohaterka filmu Wszystko Wszędzie Naraz to Evelyn Wang, borykająca się z trudnościami codziennego dnia, mama w wieku średnim, która natrafia na klucz do multiversum, do sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła, począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko, co ma i wszystko, czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co dla niej jest najważniejsze, jej mianowicie rodzinę. Za swoją rolę aktorka ma również szansę dostać Oscara. Czy dostanie? Złotą statuetkę okaże się już 12 marca. Film Wszystko Wszędzie Naraz otrzymał aż 11 nominacji do tegorocznego Oscara. Muzyka z ceremonii. Tom Cruise przyleciał do Bari na południu Włoch, by, jak podają lokalne media, nakręcić sceny do 8 części superprodukcji pod tytułem Mission Impossible. W malowniczym mieście w Apulii zapanowała wręcz cruzomania, bo wszyscy chcą zobaczyć gwiazdora hollywoodzkiego w akcji. Fani aktora muszą w Bari spoglądać w niebo, bo planowane są sceny w locie, w tym spektakularne lądowanie, prawdopodobnie na lotniskowcu, absolutnie w stylu Ethana Hunta. 8 część filmowego hitu to bezpośrednia kontynuacja Mission Impossible Dead Reckoning i ostatnia odsłona całej serii. Premiera została zapowiedziana na czerwiec przyszłego roku. Jeszcze rocznica z dziejów polskiego kina. Oto 12 lat temu, 3 marca 2011 roku, żegnaliśmy Irenę Kwiatkowską, aktorkę komediową znanych z mnóstwa ról estradowych i filmowych. Od radiowego podwieczorku przy mikrofonie, przez kabaret Dudek, telewizyjny kabaret starszych panów, po rolę kobiety pracującej w 40-latku. Dodajmy, że w ankiecie tygodnika Polityka na najważniejszych polskich aktorów XX wieku Irena Kwiatkowska znalazła się na piątym miejscu. A my po raz ostatni z dużego ekranu usłyszeliśmy panią Irenę w roku 2019, kiedy to dawała głos postaci anonimowej staruszki w pociągu w rysowanym filmie pod tytułem Zabij to i wyjedź z tego miasta. A ozdobą tamtego filmu był bluz Tadeusza Nalepy. Do ciebie pieśnią wołam, panie. Do ciebie dzisiaj krzyczę w głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś dziś. Lecz kamieniem nie bądź mi. Do ciebie pieśnią wołam, panie. Bo po los wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Już nie zmarnuję ani chwili, bo dni straconych gorycz znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Na kolejną porcję nowości i wspominków zapraszam za tydzień. A dziś już żegnam się. Wiesław Kot.
Kot wieczorową porą.